dzisiaj temat apostille i legalizacji dokumentów. Są to procedury w miarę proste, natomiast mają tam wiele niuansów, wiele takich pytań, z którymi się Państwo do nas zwracacie dzisiaj. Te pytania, te problemy spróbujemy poruszyć, trochę rozwinąć, odpowiedzieć na najczęściej powiadające się pytania i odpowiedzi. Dzisiaj jestem z Kubą. Cześć, Tomek. I z Tarasem. Dzień dobry. Ja nazywam się Tomek i pracujemy razem w Biznes, gdzie na co dzień pomagamy Państwu w załatwieniu różnych spraw w ministerstwach, ambasadach i innych urzędach. Dzisiaj zapraszamy do odcinka na temat apostille i legalizacji dokumentów. Mamy dokumenty w postaci kopii, to czy możemy te dokumenty zalegalizować, co możemy zrobić, żeby poddać się legalizacji? Kopie dokumentów możemy legalizować, jeżeli są to kopie notarialne, następnie zalegalizowane przez sąd okręgowy. Podpis notariusza musi być uwierzytelniony przez sąd okręgowy. Następnie takie kopie oczywiście można poddać procesowi uzyskania apostille. Natomiast jeżeli jest to kopia, po prostu wydrukowany dokument, załóżmy kserokopia, no to niestety na takim dokumencie nie jesteśmy w stanie uzyskać apostille. Czy jak otrzymasz na maila informację ze skanem dokumentu, to tak naprawdę nic z tym nie można zrobić? Znaczy, no niestety nie. Znaczy, my z tym nic nie możemy zrobić, musimy mieć oryginał tego dokumentu. Jeśli potrzebujesz zalegalizować dokument w formie papierowej, a nie możesz użyć oryginału, lub z jakichś względów nie możesz go udostępnić w danym urzędzie, zawsze pamiętaj, że musi to być notarialnie poświadczona kopia, a nie zwykły wydruk. Czy możemy legalizować dokumenty, które są dokumentami wydanymi za granicą? W tym wypadku, jeżeli dokument został wydany za granicą, to może być zalegalizowany tylko i wyłącznie w kraju jego wydania. Więc jeżeli dokumenty, powiedzmy, mamy z Włoch, to tylko i wyłącznie we Włoszech możemy ten dokument zalegalizować. Nie znamy procedur, jak to wygląda w innych krajach. Częściowo pomagamy w legalizacji dokumentów wydanych w Wielkiej Brytanii, no i też w Niemczech. Jeżeli dokument wydany przez Niemcy, to tak, mamy kontrahenta, który nam pomaga w legalizacji tych dokumentów. Tutaj musimy najpierw zweryfikować te dokumenty, potrzebujemy skan. Dopiero wtedy my jesteśmy w stanie wycenić koszt takiej usługi. Jesteśmy w stanie też potwierdzić, czy możemy zalegalizować ten dokument za pomocą naszego kontrahenta. Mhm. Czyli generalnie zasada jest taka, że dokumenty wydane w danym kraju legalizują władze, czy też instytucje, które są tego upoważnione, na pewno nie instytucje w Polsce, czyli my legalizujemy dokumenty polskie. Każdy kraj ma własne zasady dotyczące legalizacji dokumentów, dlatego zawsze warto skontaktować się z lokalnym ekspertem, aby dowiedzieć się więcej o procedurach obowiązujących w danym państwie. Mamy dokumenty, które wydane są dosyć dawno i teraz co możemy z nimi zrobić? Czy te dokumenty powinny być odnowione, nie wiem, mieć jakieś dodatkowe pieczęcie, czy legalizujemy dokumenty, które mają po 10-20 lat? Na takich dokumentach możemy zrobić apostille i legalizację, ponieważ jakby te dokumenty najczęściej nie mają terminu przydatności. Jeżeli taki termin nie jest napisany, nie jest przedstawiony na takich dokumentach, no to możemy zrobić legalizację. To tak naprawdę to wymaga tylko strona, powiedzmy, jakaś tam włoska, że oni wymagają, żeby dokument nie był starszy niż. A dla ministerstwa to nie ma żadnej różnicy. Zawsze warto sprawdzić, czy na dokumencie nie ma informacji o dacie ważności. Jeśli dokument jest bardzo stary, warto też sprawdzić, czy nie trzeba go odnowić przed legalizacją. Jak w ogóle wygląda procedura legalizacji dokumentów sądowych? Czy mam jakieś wyroki sądowe albo jakieś dokumenty, które pochodzą z sądu, na co powinienem zwrócić uwagę, jakie przygotować, żeby można było je dalej zalegalizować? Najważniejsze dla nas to jest legalizacja z okręgowego sądu. Jest to pieczątka, która kosztuje 26 zł. To jest opłata, którą Państwo wnoszą w samym sądzie. I dopiero po takiej legalizacji my możemy dokumenty legalizować lub uzyskiwać apostille u Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie każdy dokument sądowy, nie każdy wyrok sądowy posiada taką legalizację, więc musimy ją dodatkowo uzyskiwać w tym samym sądzie, który wydał ten dokument. Mhm. Czyli dokumenty sądowe nie są automatycznie możliwe do legalizacji. Trzeba jeszcze zadbać o tą legalizację dodatkowo w sądzie, jeśli taka się nie znajduje. Zgadza się. Legalizacja dokumentów sądowych to wieloetapowy proces, który może wymagać dodatkowych kroków w zależności od rodzaju dokumentu i sądu, który go wydał. Jakie dokumenty można legalizować z pomocą ambasady? Legalizacja z udziałem ambasady odbywa się najpierw
dokument musi trafić do, musi uzyskać legalizację zamiast apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, uzyskuje legalizację, a następnie taki dokument trafia do danej ambasady. Każda ambasada ma swoje wymagania, swoje koszty legalizacji. W niektórych ambasadach też wymagany jest wniosek, który musi być wcześniej przygotowany przez klienta i dopiero wtedy może trafić do nas. Czasami to się zdarza tak, że my informujemy klienta, że to może potrwać nie dłużej niż powiedzmy 7 dni, a trwa to dłużej. My niestety nie mamy wpływu na pracę samej ambasady, więc czasami faktycznie dokumenty są wydawane później, po tym okresie, powiedzmy po 2 tygodniach, po 3, bo tak naprawdę niektóre dokumenty wymagają dodatkowej weryfikacji przez ambasadę. Każda ambasada ma swoje specyficzne wymagania dotyczące legalizacji dokumentów. Przed złożeniem dokumentów warto upewnić się, jakie są procedury i wymagania w danej ambasadzie. A jakie są koszty legalizacji, jakie są koszty apostille? Koszt pieczęci apostille jest to 60 zł w urzędzie, pieczęć legalizacji jest to 26 zł. Warto dodać, że każda ambasada, tak jak wspomniałem, ma swój koszt legalizacji dodatkowy. Cena tak naprawdę waha się od kilkunastu do kilku tysięcy złotych. Warto zwrócić uwagę na rodzaj dokumentu, czy jest to na przykład prywatny dokument, czy handlowy, ponieważ załóżmy w ambasadzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich różni się to znacząco. W przypadku dokumentu prywatnego koszt takiej legalizacji to jest około 220 zł. Jeżeli mówimy o dokumencie handlowym, jest to 2200 zł. Koszty mogą się znacznie różnić w zależności od kraju i typu dokumentu, dlatego zawsze warto dokładnie sprawdzić wszystkie opłaty przed rozpoczęciem procesu legalizacji. Czy można obniżyć koszty legalizacji? Możemy zmniejszyć ten koszt legalizacji dokumentów w ambasadzie. To dotyczy ogólnie krajów arabskich. Jeżeli oryginał dokumentu i tłumaczenia będą razem spięte. Spiąć dokumenty my nie możemy, nie może tego zrobić sam klient. Musi to zrobić tylko i wyłącznie tłumacz, który przetłumaczy te dokumenty. Jeśli chcesz zaoszczędzić na kosztach legalizacji, upewnij się, że tłumaczenia są odpowiednio spięte z oryginałami. To prosty sposób na zmniejszenie opłat. Z którymi ambasadami, czy też z którymi dokumentami mam najwięcej problemów, czy też najwięcej komplikacji? Najczęściej to są ambasady tak naprawdę afrykańskie, które znajdują się w Berlinie, bo mają trochę inne zasady, mają dłuższy czas oczekiwania i czasami wymagają dodatkowych dokumentów, o których tak naprawdę nie wiemy, bo niestety każda sprawa jest indywidualna. I mogą wymagać po prostu dodatkowych dokumentów, o których oczywiście informujemy klientów, no i to też po prostu przedłuża całą sprawę. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że najłatwiej pracuje się z ambasadą Wietnamu, ponieważ tutaj nie mamy żadnego czasu oczekiwania. Co prawda ambasada Wietnamu otwarta jest tylko w poniedziałek i środę, natomiast składamy dokument tego samego dnia i tego samego dnia go odbieramy, więc szybkość działania jest na najwyższym poziomie w tym przypadku. Przygotuj się na dłuższy proces w przypadku ambasad, które mają bardziej złożone wymagania. Warto zawsze dopytać o wszystkie szczegóły przed rozpoczęciem procesu. Jak zalegalizować tłumaczenia przysięgłe? Tłumaczenie przysięgłe oczywiście możemy zalegalizować, możemy na nim uzyskać apostil, natomiast warto zwrócić uwagę, żeby tłumacz pochodził z Polski oraz żeby był wpisany na listę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponieważ jeżeli tłumacz będzie z zagranicy i będzie wpisany na listę w innym ministerstwie z innego kraju, no to wtedy nie jesteśmy w stanie uzyskać na takim dokumencie legalizacji. Warto również zaznaczyć, że nie będziemy w stanie uzyskać apostille lub legalizacji na tłumaczeniach na język polski, ponieważ jeżeli dokument ma być używany w Polsce, a tłumacz już jest przysięgły, no to jakby nie ma konieczności uzyskiwania legalizacji na takim dokumencie. Przy legalizacji tłumaczeń przysięgłych upewnij się, że tłumacz jest wpisany na odpowiednią listę w Polsce. To kluczowy element, który wpływa na możliwość legalizacji dokumentu. Mamy dokumenty w formie elektronicznej, pojawiają się to coraz częściej. Zaświadczenia niekaralności, różnego rodzaju zaświadczenia z urzędów skarbowych, czy też nawet wypis z CIDG mamy w formie elektronicznej. Jak to zalegalizować, co z tym robimy, jak sobie z takimi dokumentami radzimy? Jeżeli mówimy o podpisach, o dokumentach z podpisem elektronicznym, tutaj prosimy klientów o ich
o uzyskanie ich z urzędu, bezpośrednio z urzędu, aby dokument taki posiadał podpis urzędnika, urzędniczki oraz, oraz pieczęć tego urzędu. Dokumenty elektroniczne nie podlegają legalizacji w MSZ. Upewnij się, że masz oryginalny dokument z podpisem urzędnika, aby móc przeprowadzić pełną legalizację. Gdy macie Państwo pełnomocnictwo albo inny dokument notarialny, który też wymaga legalizacji wcześniej w sądzie okręgowym, napiszcie do nas. Na końcu tego filmu zostawiamy kontakt do nas, adres mailowy, także link do formularza, gdzie można takie dokumenty wysłać celem weryfikacji. Od razu powiem, przeprowadzamy bezpłatną weryfikację, tak więc jeśli Państwo chcecie tylko sprawdzić te dokumenty, a zrobić legalizację samodzielnie, tak więc też serdecznie zapraszamy do kontaktu.